W tym rozdziale skupimy się na samych kulkach, jak i na budowaniu prostego obiektu geometrycznego z wykorzystaniem symetrii. W bieżącej sytuacji pracuję w trybie rysowanie i właśnie w tym trybie wprowadzę moją kulkę, a następnie od razu przejdę do trybu edycja, czyli skrót T. I oczywiście możemy obracać naszą kulkę, korzystając z lewego kliknięcia poza obszarem obiektu. Możemy skorzystać z Alt, lewy klik i przesuwać, jak i zwolnić Alt i powiększać. Oraz możemy również wykorzystać Shift w celu przyciągania. Dysponując pojedynczą kulką, możemy teraz skorzystać ze skrótu A i zobaczyć mniej więcej, w jaki sposób będzie wyglądała geometria po wykorzystaniu tego jednego obiektu. I w moim przypadku muszę skorzystać z lewego kliknięcia poza obszarem i obrócić rezultat. Tak więc widzimy, iż w tym przypadku właściwie dysponujemy namiastką geometrii. Na dodatek jest ona otwarta, tak więc pojedyncza kulka niezbyt dobrze nadaje się do tego, aby móc stworzyć punkt wyjściowy dla naszego obiektu. Ok, tak więc skorzystam z A jeszcze raz i wprowadzę kolejną kulkę. Ok, mniej więcej o takiej wielkości. I teraz skorzystam ze skrótu A. Sytuacja troszeczkę się poprawiła, tak więc dysponujemy troszeczkę większym obszarem geometrii, aczkolwiek nadal widzimy, iż występują tutaj pewne braki. Dobrze, tak więc skorzystam ponownie z A i wprowadzę trzecią kulkę. OK. I zobaczmy teraz. Tak więc dopiero po wykorzystaniu trzech kulek udaje nam się uzyskać zamknięty obiekt geometryczny o w miarę regularnej topologii. Geometria tego obiektu wyznaczana przez krawędzie pomiędzy poligonami podąża w tym przypadku za kierunkiem, który obejmują nasze kulki. Tak więc widzimy, iż kierują się one mniej więcej w lewo do góry i w prawo do góry. I w ten sposób zachowuje się właśnie geometria. OK, tak więc ja proponuję na razie skorzystać z Ctrl Z i cofnąć obydwie operacje. Dobrze. I skorzystać z Shift. Spróbuję teraz wprowadzić dwie kolejne kulki, aczkolwiek przenieśmy kursor myszy mniej więcej na sam środek pierwszej kulki, a znajdzie się w małym okręgu i kursor zmieni się na zielony, tak więc klikamy, przytrzymujemy i przeciągamy mniej więcej w taki sposób, aby kolejna kulka mniej więcej miała tą samą objętość co pierwotna kulka i możemy powtórzyć tę operację. OK, a następnie kliknijmy poza obszarem naszego obiektu i skorzystajmy z Shift. I tym samym możemy chociażby uzyskać taki widok. Dobrze, i skorzystajmy teraz ze skrótu A. Tak więc widzimy, iż w tej sytuacji obiekt jest o wiele bardziej regularny i ja proponuję skorzystać ze skrótu A. I z Ctrl Z, a następnie możemy wprowadzić kulkę chociażby w tym miejscu. I ponownie skorzystajmy ze skrótu A. Tak więc właśnie w taki sposób możemy wpływać na kierunek naszej geometrii, czy też obiektu, który się rozwija w przestrzeni. I możemy wprowadzać kulki do obiektu, korzystając właśnie chociażby z możliwości przyciągania za pomocą skrótu Shift. I precyzyjnego umieszczania kursora na wybranej kulce. No dobrze, proponuję teraz wprowadzić nową, świeżą kulkę. OK. Przejść do Transform i skorzystać z aktywacji symetrii. I w tym przypadku pracujemy na osi X. Mentalnie zauważymy, iż obydwa kursory zostały wprowadzone w obręb naszego obiektu, co oznacza, iż możemy teraz symetrycznie wprowadzać kulki do naszego szkieletu. Zmieniając oczywiście oś, modyfikujemy działanie naszego narzędzia i wprowadzamy nasze kulki właśnie w odniesieniu do wybranej osi. OK. I proponuję skorzystać z Ctrl Z.
Pracując z aktywną symetrią możemy jednak wprowadzać pojedyncze kulki i w takiej sytuacji po prostu przesuwamy kursor myszy do momentu, w którym obydwa punkty zleją się w jeden punkt, a następnie wprowadzamy nową kulkę. OK. I skorzystam z Shift. I możemy wprowadzić dwie kolejne. OK. I tak, jeśli chcę teraz usunąć wybraną kulkę z naszego obiektu, to korzystamy po prostu ze skrótu Alt. Zauważymy, że obok naszego kursora pojawił się znak minusa. Tak więc po prostu przytrzymujemy Alt i klikamy. Aczkolwiek o tym, jak i o innych metodach edycji szkieletu w budowie, będziemy rozmawiać już w kolejnym rozdziale.